Ja chciałabym powiedzieć, że od szyi w dół były lepsze, ale od szyi w górę my byłyśmy lepsze i tym je pokonałyśmy właśnie. Dziękujemy. To co było w obronie prawdziwa wojna? To się inaczej nie da określić. To jest tylko wojna. Już do końca będzie tylko wojna i naprawdę jak ktoś odstawi nogę, to przegra. Zdarzył nam się przestój znowu gdzieś tam w drugiej połowie. Ta obrona nie funkcjonowała tak, jak chciałyśmy. No ale najważniejsze, że udało się wrócić na właściwy tor, odpalić rakietę po raz drugi i wejść do półfinału. No i Vera, która wyczyniała cuda w bramce w końcówce. Anna zresztą też zagrała super. Tak, myślę, że naprawdę bardzo nam pomogły w tych dwóch ostatnich spotkaniach i tak naprawdę na tym polega drużyna, że każda zawodniczka, która wchodzi na boisko, jest w stanie pociągnąć ten mecz i w momencie, kiedy wchodzi ktoś z ławki, to nie widać różnicy tak naprawdę. I na samym początku meczu myślę, że nasze bramkarki mocno wybiły z rytmu drużynę rosyjską.